10 lutego zbierze się po raz pierwszy zespół osób powołanych przez prezydenta Suwałk do stworzenia strategii oświaty miasta Suwałk do 2030 roku. Do udziału w pracach nad dokumentem zaproszono między innymi przedstawicieli Ratusza, Kuratorium Oświaty, nauczycieli, instytucji zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a także rodziców. Prezydent chce, by opracowanie trafiło pod obrady Rady Miejskiej we wrześniu lub październiku bieżącego roku. Poprzednia strategia oświatowa wygasła w 2015 roku. My specjalnie zawies zawiesiliśmy pracę nad strategią. Strategii edukacji, oświaty na kolejną perspektywę tutaj czasowo, z uwagi na fakt tych zmian. Tych reform było sporo, ale już w tej chwili jesteśmy po reformach jest stabilizacja. Prace nad strategią wymagają, by dokonano na początku diagnozy suwalskiego szkolnictwa. Mamy pewne badania przeprowadzone, pewne wnioski z tych badań też. Będzie takie spotkanie w dość szerokim gronie 10 lutego o 15, gdzie przedstawimy te podstawowe dokumenty, które udało nam się przygotować jako dokumenty wyjściowe do prac nad opracowaniem strategii rozwoju świata do roku 2030. Pokażemy, podyskutujemy i, no, i musimy też jako organ prowadzący odpowiedzieć, jak to nasza oświata ma wyglądać w tym roku 2030. W ostatnim czasie suwałki już dość wyraźnie stawiają na kształcenie zawodowe. Jakie szkoły, jakie kierunki kształcenia, na jakim właśnie poziomie, a co z jakością kształcenia, a co z kadrą, no, co z bazą to materialną. Dużo, dużo rzeczy trzeba tutaj przedyskutować i, no, i, i zaprogramować właśnie nie yeah. uh... Ten obszar działalności naszego miasta bardzo istotny, bardzo ważny z punktu rozwoju właśnie całego miasta, bo edukacja no, jest naszą przyszłością. Prezydent Rankiewicz zdaje sobie sprawę z tego, że inwestowanie w bazę kształcenia zawodowego nie rozwiąże największych bolączek subalskich szkół. Na pewno problemem naszym jest jakość kształcenia, brak nauczycieli przedmiotów zawodowych. Te starsze pokolenie, Kadry odchodzą. Nie? Teraz dobrego nauczyciela, który będzie kształcił konkretnego zawodu, ze świeco szukać, bo on znacznie lepszą pracę znajdzie w firmach, a tam oferty są naprawdę z wyższymi wynagrodzeniami i to są pewne takie problemy, dylematy. No, budujemy nowe obiekty do kształcenia właśnie zawodowego przy ZSC, przy zespole na ulicy Sikorskiego, one powstaną już w tym roku, powinny zafunkcjonować, najpierw ZTA, później ta nowa placówka przy Zespole Szkół na ulicy Sikorskiego od 1 września, mam nadzieję przyszłego, tego roku już, nie przyszłego I, i to jest piękna przestrzeń będzie, fajne wyposażenie, tylko jeszcze kadra jest potrzebna, nauczyciel. Nad strategią pracować będzie stały, blisko 30-osobowy zespół, który będzie mógł zasięgać opinii ekspertów, specjalistów i dzielić się na zespoły robocze.